Można już. Nie, dobra, no to puszczamy ten film. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach to jednostka wyróżniająca się szerokim wachlarzem świadczeń zdrowotnych. Placówka oferuje leczenie zarówno stacjonarne, jak i ambulatoryjne w 13 oddziałach i 23 poradniach. Łącznie na terenie szpitala znajduje się 71 komórek organizacyjnych. W 2016 roku w myślenickiej lecznicy zostało zrealizowanych ponad 140 tysięcy świadczeń medycznych. Dzięki działaniom modernizacyjnym tylko w przeciągu ostatnich kilku lat większość szpitalnych oddziałów dostosowanych została do europejskich standardów. W ostatnich latach udało nam się stworzyć zespół, który jest gwarantem wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez szpital. Sukcesywnie od wielu lat podejmujemy działania zmierzające do poprawy warunków i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń. Dlatego też został podjęty program modernizacji wielu oddziałów, między innymi w ostatnich latach został przebudowany blok operacyjny, następnie kompleksowa modernizacja oddziału dziecięcego. W ubiegłym roku zakończyliśmy kompleksową modernizację dwóch dużych oddziałów, to jest oddziału neonatologii oraz oddziału położnictwa i ginekologii, posiadających drugi poziom referencyjności, dzięki którym przyszłym mamom i ich dzieciom dedykujemy specjalne projekty, stwarzając doskonałe warunki pobytu oraz kompleksowość świadczonych usług. Wspomnieć należy, że 1/3 urodzonych dzieci są to noworodki spoza powiatu myślenickiego. W ostatnim okresie oddaliśmy do użytku również zmodernizowany oddział pulmonologii, jak wiele innych inwestycji. Na bieżąco doposażane są także oddziały, które remont mają dopiero przed sobą. Dzięki działaniom modernizacyjnym tylko w przeciągu ostatnich kilku lat większość szpitalnych oddziałów dostosowanych zostało do europejskich standardów. Przykładem takiego oddziału jest obchodzący w tym roku jubileusz 10-lecia powstania oddział ortopedii. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej powstał w 2007 roku z inicjatywy pana doktora Jerzego Krzywania, świętej pamięci. I od tego okresu, oprócz podstawowej działalności, czyli części urazowej, czyli zaopatrywania wszystkich urazów z naszego regionu, rozwinął się również w części ortopedycznej, czyli wszystkich zabiegów związanych z korekcjami zmian zwyrodnieniowych, z korekcjami osi kończyn oraz z zmianami sportowymi, urazami sportowymi. Od tego czasu w tym okresie również wykonany był remont, gruntowny remont oddziału. Powstała też nowy blok operacyjny, zostało zakupione bardzo dużo sprzętu służącego do leczenia chorych z schorzeniami ortopedycznymi. W ostatnim czasie został zakupiony aparat rentgenowski, tak zwane ramię C, za prawie 300 tysięcy złotych. Aktualnie najwięcej wykonujemy, oprócz oczywiście zaopatrywania złamań, które zaopatrujemy doraźnie w czasie dyżurów chirurgicznych, leczymy chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych, kolanowych i wykonujemy wszelkiego rodzaju endoprotezy, zarówno stawu biodrowego, jak i kolanowego. Również medycyna sportowa w postaci zaopatrywania uszkodzeń więzadłowych w obrębie kolana, w obrębie barku, wykonujemy artroskopię barku, rekonstrukcję stożka rotatorów, jak również wszelkiego rodzaju korekcje stóp, łącznie ze złożonymi wadami i deformacjami w obrębie stawu skokowego. Chciałbym, aby szpital w dalszym ciągu rozwijał się w takim tempie i aby pacjenci korzystający ze świadczeń tego szpitala czerpali z satysfakcją z szybkiego powrotu do zdrowia.
Później został leczony w innym ośrodku. Kolejny raz wyskoczyło panu kolano w ubiegłym roku, trafił do nas i został zakwalifikowany do zabiegu. W zabiegu standardowo uczestniczy zespół operacyjny, który składa się z operatora, którym dzisiaj jestem ja. Asystą moją jest dr Adam Kumoń, który przyjechał do Myślenic z bardzo daleka, bo aż z Buzka, robił na specjalizację w ramach rezydentury. Znieczulenie przeprowadza w doskonały sposób dr Pocias, który do nas wrócił z Irlandii i rozpoczął u nas pracę. Kiedy, ile już lat, Piotr? W 2010 roku. Pielęgniarką anestezjologiczną jest pani Teresa Szlachetka i pierwszą instrumentariuszką jest pani Ewa Moryc i drugą instrumentariuszką jest pani Majga Jankowska. Rozpoczynamy, proszę państwa, pomalutku zabieg. Zabieg jest artroskopowy, czyli tak jak państwo pewnie mieliście wstęp, wykonywany jest z małych nacięć. Wykonujemy dwie malutkie dziurki, przez które będziemy oglądali staw. Pierwszą dziurkę wykonujemy zawsze standardowo w tym samym miejscu. Ona się znajduje w tak zwanym trójkącie Hertla. Przez tą dziurkę wprowadzamy troakard, po którym będzie wprowadzona kamera. Korzystamy, proszę państwa, z wieży i z instrumentarium firmy Smith & Nephew. Jest to firma amerykańska. Przedstawicielem tej firmy jest pani Basia, którą możecie państwo zobaczyć na stoisku firmy Smith & Nephew, która jest zawsze bardzo pomocna, zawsze nam pomaga w dostarczaniu sprzętu. Sprzęt jest doskonałej jakości, również obraz, który państwo widzicie teraz na ekranie telewizora z wnętrza kolana, to jest obraz z artroskopu. Tak jak mówiłem, wykonujemy dwa malutkie nacięcia, przez te nacięcia oglądamy kolano. Pierwsze nacięcie, można powiedzieć, wykonujemy ślepo, drugie nacięcie już wykonujemy pod kontrolą artroskopu. Widzimy sobie teraz, gdzie dokładnie sobie to nacięcie wykonać. Wprowadzą sobie igłę i teraz, wiedząc już, gdzie ta igła ma się znajdować, wykonuję drugie malutkie. Proszę zobaczyć na kamerze. Widzicie państwo, że te nacięcia są bardzo małe. Mają raptem 2 mm wielkości. Daj jeszcze ten nożyk. Trakarek. Szyjwerek. Na razie usuwamy sobie wszystkie takie tkanki, które są, można powiedzieć, mało potrzebne. Jest to błona maziowa, która ulega uszkodzeniu, przerośnięciu i ona blokuje zakres ruchu. Jeszcze na chwilkę wciu. Zawsze jest taka miła, sympatyczna atmosfera na bloku operacyjnym, spokój. Czasami posłuchamy radia, ale generalnie skupiamy się na tym, co widzimy w artroskopii. I co my tutaj widzimy? Widzimy, proszę państwa, kość udową. Widać, że tutaj mamy ubytek na tej kości. Pokaż haczyk w ciu. Czyli widać, że to kolanko już jakieś tam przeszkody, jakieś problemy były. Widać, że tutaj jest normalna, ładna, gładka chrząstka. Tutaj jest ubytek. Ubytek jest wielkości. Proszę pamiętać o tym, że ten obraz, który uzyskujemy z artroskopii, jest obrazem powiększonym dziesięciokrotnie. Czyli ten ubytek jest 2-milimetrowy, bo oczko tego haczyka mierzy 2 mm w rzeczywistości.
Oglądamy sobie łąkotkę. To, co widzimy, proszę Państwa, teraz na ekranie artroskopu, jest to łąkotka przyśrodkowa. Ona jest w kształcie takiego pierścienia, który się rozciąga z tej strony, przebiega półokrągło i służy jako amortyzator stawu kolanowego. Patrzymy, w jaki sposób ona się zachowuje, czy nie jest uszkodzona. Tutaj jest troszkę luźniejsza, będziemy musieli ją jeszcze raz przyjrzeć się, jak obierzemy więzadła. Obejrzymy sobie ją jeszcze dokładnie. Ada się przepłucz. Do tego, żebyśmy mogli oglądać staw kolanowy, musimy mieć pewnego rodzaju wypełniacz tego stawu. I takim wypełniaczem, poszerzaczem wizualizacji stawu kolanowego jest woda. Używamy soli fizjologicznej, rurka, po to, żebyśmy rozepchali ten staw kolanowy, żeby można było wszystko zobaczyć, koagulacja. Widzicie Państwo, ten zabieg wykonywany jest w niedokrwieniu, ale czasami, czyli w niedokrwieniu, czyli do tego miejsca, koagulacja, do tego miejsca nie dopływa nam krew. Bo mamy założoną specjalną opaskę uciskową na udzie, która zapobiega temu, żeby na pewien okres czasu, w tym wypadku na 2 godziny, bo to jest maksymalny okres czasu, kiedy można bezkarnie wykonywać zabieg operacyjny. Jeszcze koagulacja. Można w tym czasie wykonać wszelkiego typu zabiegi operacyjne. Kolega Piotr pokazał Państwu na wykładzie, jak wygląda uszkodzenia stawu kolanowego, jakie są przyczyny, jaka jest częstość jeszcze. Jaka jest częstość tych uszkodzeń? No, aktualnie dominują, proszę Państwa, uszkodzenia więzadła krzyżowego. Ktoś mi się kiedyś zapytał, dlaczego się tak dzieje, skąd tych więzadeł jest nagle tak dużo. Przedtem przecież też były urazy i przecież też ludzie grali w piłkę, przecież też uprawiali sport. To jest prawdą oczywiście, natomiast aktualnie zdecydowanie większa jest popularyzacja sportu. Więcej osób uprawia sport, są większe możliwości. Są też, proszę Państwa, większe obciążenia. Oglądamy teraz drugą łąkotkę. To jest łąkotka boczna. Ewciu, proszę Cię, przytrzymaj. Widzimy, że tutaj róg tylny łąkotki bocznej jest postrzępiony. O, widać, że to nie jest równy brzeg. Ten brzeg jest nierówny. O, widać uszkodzenie łąkotki bocznej przy korzeniu. Prawdopodobnie ten kawałeczek będziemy musieli usunąć, bo to jest fragmencik obwodowy położony poza strefą unaczynioną. No i przechodzimy do najważniejszej części, czyli do więzadła krzyżowego przedniego. No i widzimy, proszę Państwa, pierwszą rzecz, którą można zobaczyć, to to, że to więzadło jest rozluźnione. Proszę zobaczyć, że w jaki sposób, jak ja ruszam tym kolanem, w jaki sposób te powierzchnie się przemieszczają. Druga rzecz, ono ma przebieg, rurka, ono ma przebieg nieprawidłowy, dlatego że tutaj mamy uszkodzone przy przyczepie, a pozostała część znajduje się tutaj. Także ono się oderwało od przyczepu i luźno spoczywa w obrębie stawu, natomiast nie spełnia swojej funkcji. Czyli jest oderwane w części bliższej. To jest uszkodzenie, które jest najczęstsze. Jest to uszkodzenie, które na początku może być częściowe, dopiero wtórnie może dochodzić do całkowitego uszkodzenia. To, co teraz dotykam, proszę Państwa, to jest więzadło krzyżowe tylne tutaj, czyli więzadło, które jakby działanie ma odwrotne do więzadła krzyżowego przedniego, czyli zapobiega przesuwaniu się koagulacja piszczeli w stosunku do uda w kierunku tylnym. I uszkodzenia tego więzadła są zdecydowanie rzadsze, są też zdecydowanie trudniejsze do leczenia operacyjnego. My też leczymy uszkodzenia tego więzadła, ale tak jak powiedziałem, te uszkodzenia są zdecydowanie rzadsze. Każdy zabieg operacyjny zawsze poprzedzamy artroskopią. Nawet jeżeli mamy rozpoznane uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego, tak jak w tym przypadku, to zawsze temu zabiegowi rekonstrukcji, zawsze zabieg rekonstrukcji jest poprzedzony artroskopią. Jeżeli mogę poprosić, to pokazałbym te dwie dziurki Państwu, przez które jest wykonywana artroskopia, czyli
te dwie dziurki, przez które widzieliście Państwo wnętrze stawu kolanowego. Proszę zobaczyć, to jest oczko tego haczyka, to jest 2 mm. I taka jest też blizna w obrębie stawu kolanowego. Proszę zobaczyć. Dwie malutkie dziurki i jaki obraz, który Państwo widzieliście już na ekranie telewizora. Kolejnym etapem zabiegu jest, proszę Państwa, etap pobrania ścięgien do tego, żeby wykonać tą rekonstrukcję. Kolega Piotr tłumaczył Państwu na wykładzie rodzaje przeszczepów, których możemy używać. W 90% przypadków używamy, proszę Państwa, ścięgien zginaczy, czyli ścięgien nazwanych potocznie hamstringami. To są ścięgna, które są bardzo mocne, ale również są one, można powiedzieć, mniej potrzebne organizmowi w stosunku do innych ścięgien, czyli ich pobranie może pozostawać bezkarne. Osłabia tylko zaledwie w 10% funkcję zginania i rotacji wewnętrznej w obrębie podudzia. U zawodników lub piłkarzy zawodowych zdecydowanie częściej wykorzystywane są ścięgna w obrębie aparatu wyprostnego i to są ścięgna zadło własne rzepki. I tak na przykład było w przypadku słynnej rekonstrukcji ostatnich czasów, czyli rekonstrukcji Arkadiusza Milika, który miał wykorzystany aparat wyprostny, czyli więzadło własne rzepki. Ono jest pobierane z dwoma bloczkami kostnymi, czyli tutaj bloczek i tutaj bloczek kostny. Jest to więzadło, które jest zarezerwowane głównie dla osób bardzo aktywnych, mocno uprawiających sport i wtedy problem tego, że wgajanie wtedy tego więzadła jest zdecydowanie szybsze niż ścięgien zginaczy. Natomiast no niestety niesie to ze sobą skutki uboczne, dlatego że pobranie tego więzadła niestety powoduje w późniejszych czasach większe dolegliwości niż pobranie ścięgien zginaczy. Te ścięgna zginacze to są ścięgna, które przebiegają po tylnej powierzchni uda, a tutaj, gdzie ja teraz naciąłem i będę pobierał te ścięgna, znajduje się przyczep tych ścięgien. I od tego przyczepu będziemy te ścięgna pobierali. Także malutkie nacięcie i odszukujemy ten haczyk. Odszukujemy ten przyczep. Tutaj, jak w każdej dziedzinie zabiegowej, proszę Państwa, najważniejszą rzeczą jest zespół. Także jak Państwo widzicie, tutaj każdy etap zabiegu jest wyćwiczony. Pani Ewa na każdym etapie wyprzedza mój ruch o jeden raz, także ona wie w każdym etapie, co podać. Krzywiczek wciął. Nożyk. Wracając jeszcze do częstości uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego, to oprócz tego, że ludzie częściej i chętniej uprawiają sport aktualnie w dół stu, Adasiu, to również, proszę Państwa, medycyna zrobiła ogromny postęp, dlatego też uszkodzenia te są częściej rozpoznawalne. Mamy, proszę Państwa, do dyspozycji bardzo dobre aparaty ultrasonograficzne, mamy do dyspozycji świetne rezonansy magnetyczne, które pokazują uszkodzenia w 100% nożyk. W związku z tym, proszę Państwa, dlatego również ta częstość i rozpoznań i leczenie nożyczki jest tak aktualnie rzeczą popularną i tak często spotykaną. Również aktualnie aktualne nawierzchnie, które są dostępne na orlikach czy na halach, niestety powodują znacząco większą częstość uszkodzeń. I tutaj mamy jedno ścięgno, które wykorzystujemy. To jest ścięgno mięśnia smukłego. Zawieszamy je teraz sobie na zawieszce, po to, żeby nam w czasie pobierania nie uciekło. Zawsze wykorzystuję dwa ścięgna. Ścięgno mięśnia smukłego i półścięgnistego. I teraz drugie ścięgno.
Daj F-ciu, drugi krzywik, krzywik. Czekaj, jeszcze Jasiu. Jeszcze sobie przebiję, dobrze. Pacjent jest operowany w znieczuleniu miejscowym. Jest to znieczulenie podpajęczynówkowe, czyli zaszczyk perfekcyjnie tutaj podany przez doktora Piotra bezbólowo w okolicę lędźwiową powoduje, że pacjent przez 4 godziny nie będzie odczuwał, ma zniesione czucie bólu oraz ruchu w obrębie stawu, operowanego stawu kolanowego, koherek. Tutaj mamy pokazany przyczep tych ścięgien. Ja teraz je będę sobie odcinał od przyczepu. Koherek. Nie da się tutaj. Teczkę. Oprzywam to sobie nićmi, które później będą mi służyły do tego, żeby wciągać sobie to więzadło do stawu kolanowego. To jest taki troszkę, powiedziałbym, nudny element zabiegu. Wtedy najczęściej na bloku operacyjnym plotkujemy, bo wszystko to jest powtarzalne, opowiadamy o różnych ciekawych rzeczach. W ogóle nie poruszamy tematów politycznych, nic nas nie obchodzi polityka. Wtedy jesteśmy apolityczni. Obcinamy. Okay. Teraz niestety musimy te ścięgna wyciągnąć i jak to kiedyś moja córka opisała, nie jest to etap delikatny, tylko trzeba po prostu odnaleźć odnogi, odciąć sobie, podcinać sobie krzywiczek, podcinać te odnogi i jak to młodzież mawia, w chamski sposób je wyciągnąć. To nie jest chamski sposób, to jest tylko jeden z delikatniejszych sposobów wyciągnięcia ścięgien. Dasiu, przetnij. Daj mi nożyczki, bo ja widzę. Dobrze. Do tego, żeby je pobrać z małego nacięcia, używamy takiego urządzenia, które się nazywa stripperem. Ten stripper to jest po prostu nic innego jak taki pobierak tego ścięgna. Widzicie Państwo, ja złapałem za końcówkę. I teraz pociągając wyciągam kawałeczek, całe ścięgno. To jest jedno ścięgno. Teraz pobierzemy drugie ścięgno. Wusiu, daj koherek. Do tych materiałów, które oprócz, tak jak mówiłem, u Arkadiusza Milika był wykorzystywane więzadło własne rzepki, prawda? On się wtedy w 3 miesiące mógł powrócić do uprawiania sportu. Jeżeli wykorzystujemy ścięgna zginacze, czyli te, które ja teraz pobieram, ten okres jest wydłużony do 7 miesięcy. Z czym to jest związane? To jest, proszę Państwa, związane głównie z biologią gojenia. Ta biologia gojenia oparta jest na zjawisku wrastania ścięgien w kanały kostne, które, jak Państwo zobaczycie, będziemy wiercili. Daję wciu. Jadasiu, nitka. W kanały kostne i również z rehabilitacją. Pacjenci, którzy zgłaszają się, zawsze pytają, prawda, kiedy ja wrócę do normalności. No i tutaj odpowiedź a propos normalności związana jest głównie z charakterem pracy, który wykonujemy. Ja ogólnie mówię w ten sposób, że
Powrót do pracy umysłowej to jest okres 2 miesięcy, powrót do pracy fizycznej to jest 3 miesiące. Powrót do sportu, przez sport rozumiemy sporty, które wywołują uszkodzenia więzadła, czyli siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, to jest okres 7 miesięcy, 7 do 9 miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o takie życie codzienne, to praktycznie po okresie 4 tygodni można mówić, że wracamy do normalności. Ostatnio operowałem koleżankę, która jest lekarką, to operowałem ją w czwartek, przyznała mi się, że w poniedziałek poszła do pracy. Jest lekarzem psychiatrą, w związku z tym może wykonywać ten zawód, można powiedzieć, nie używając tego stawu kolanowego w taki sposób jak inni. Ok, pobieramy teraz drugie ścięgno, krzywiczek. Mam nadzieję, że na sali w Domu Kultury nikt nie zemdlał albo nikt nie śpi przez to, co tu widzi, ale nie słyszę też dźwięku karetek pogotowia, w związku z tym nożyczki. W związku z tym wierzę w to, że jest dobrze. Teraz poszukuję odnogi, które odchodzą od tych ścięgien, nożyczki, krzywik, po to, żeby je odciąć, żebym mógł swobodnie wsunąć sobie ten stripper, no i bezkonfliktowo pobrać nożyczki. Pytanie oczywiście kolejne, które rodzi się, którym pacjenci się zgłaszają, to czy wszystkie uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego wymagają leczenia? Otóż nie, proszę Państwa, bo są uszkodzenia częściowe, są uszkodzenia wewnątrzosłonkowe, w związku z tym nie wszystkie uszkodzenia wymagają leczenia. Poza tym również charakter, który dana osoba wykonuje, która chce czy nie chce uprawiać sportu. Jeżeli ktoś nie uprawia sportu, prowadzi spoczynkowy tryb życia, to uszkodzone więzadło krzyżowe jest mu niepotrzebne do tego, żeby normalnie funkcjonować w życiu codziennym. No, natomiast większość osób, które się zgłasza do mnie czy do moich kolegów, to są osoby, które chcą aktywnie uprawiać sport. No, ja sobie nie wyobrażam życia bez gry w piłkę nożną, bez orlika, bez spotkania z kolegami, zagrania w piłkę, odreagowania stresu. Pobrane mamy drugie ścięgno, proszę Państwa. I z tymi ścięgnami kolega Adam uda się do stanowiska, gdzie te ścięgna opracuje, zawiesi na specjalnych implantach, a my tutaj z Ewunią będziemy kontynuowali zabieg operacyjny, czyli zamkniemy sobie to miejsce, gdzie pobieraliśmy, no i wrócimy do stawu kolanowego. Także prosiłbym o to, żeby tam pokazać to, co tam mój kolega tam będzie wykonywał. Te zabiegi zaczęliśmy wykonywać jeszcze właśnie w momencie, kiedy oddział powstał, czyli w 2007 roku. Tych zabiegów wykonaliśmy, no powiem szczerze, że nawet trudno policzyć. Myślę, że to jest ponad 1000 tych zabiegów wykonaliśmy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Świętej pamięci pan doktor Krzywoń zawsze był otwartym na wszelkiego typu nowiny i te nowiny napłynęły właśnie na początku lat 90. i później po 2000. No i dzięki przyjaźni z doktorem Decem ze Sportkliniki w Żorach, który przyjeżdżał tutaj bezinteresownie i pokazywał nam te zabiegi, zaczęliśmy wykonywać te zabiegi w naszym ośrodku, które, no, można powiedzieć, w nie każdym ośrodku powiatowym są wykonywane, żeby nie powiedzieć, że w niewielu, ale nie chcę tutaj dyskryminować innych, ale nie wszystkich ośrodkach powiatowych są wykonywane. Raczej one są zarezerwowane dla ośrodków najczęściej albo prywatnych, albo wysoce specjalistycznych, które dzięki temu, można powiedzieć, leczą sportowców i różnych. My tych sportowców może nie leczymy z tej górnej półki aż tak wielu, dlatego że oni, myślę, że mają wybrane inne kliniki. Poza tym, no, co by nie ukrywać, są na pewno prowadzeni przez inne grupy lekarzy. Natomiast
w obrębie naszego sportu, również prężnego, parę tych zabiegów wykonaliśmy. Okay. Także tutaj już mamy zamknięte, zostawiamy sobie ten, nie do końca zamykamy skórę, prawda? Te nitki, które używałem, proszę Państwa, bo to też pacjenci pytają o to, co to są za nitki. To są nitki, te, które są pod skórą, to są nitki wchłanialne. To są nitki, które ulegną resorpcji po okresie około pół roku. To nie jest tak, że one po 10 dniach się wchłoną. One się wchłoną po pół roku i później nie pozostawiają żadnego śladu. Czasami powodują, jeżeli ktoś ma uczulenia, powodują tam jakieś odczyny. Natomiast w większości przypadków one nie powodują żadnych odczynów. Przemywamy sobie środkiem dezynfekcyjnym jeszcze oczywiście. No i przechodzimy do następnego etapu, czyli wracamy do stawu kolanowego. Kolega tam już opracowuje. No, daj mi Ewuś rurkę. Gryzaczek okienkowy. Wypłukujemy tą wodę, prawda, żeby zobaczyć, czy nie ma tutaj jeszcze. Okej, okay, szejwerek jeszcze. Jeszcze nie mamy takiego widoku, który bym był zadowolony w pełni. To wszystko znajduje się, proszę Państwa, wewnątrz kolana, czyli to więzadło krzyżowe to jest więzadło, które jest zlokalizowane w samym stawie kolanowym, który pewnie koledzy już Państwu powiedzieli, że znajduje się w środowisku wodnym, czyli tutaj znajduje się płyn stawowy, czyli tak zwana maść stawowa, paperek. Dlatego wszelkiego typu uszkodzenia bardzo źle się goją, ponieważ są narażone na działanie właśnie płynu i wgajanie wtedy jest bardzo, bardzo słabe. To jest urządzenie do koagulacji, czyli zamykamy te naczynia, które nam tam się pokazały i pokrwawiły. Rureczka. Na stoisku Smith & Nephew oraz również firmy Medgar znajdziecie Państwo właśnie implanty, które są wykorzystywane do rekonstrukcji i do stabilizacji tego przeszczepu. Gryzaczek. Widzicie Państwo to uszkodzenie, które jest tutaj. Ja staram się je delikatnie tylko podczyścić. Nie będę ich usuwał całkowicie, tych kikutów, po to, żeby ukrwienie shaver poszło od tego. Pacjent miał wcześniej wykonany rezonans magnetyczny, w którym miał również postawione rozpoznanie więzadła, uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. Opracujemy sobie tutaj miejsce przyczepu. To miejsce zlokalizowane jest w tylnej części kłykcia. Dokładnie tutaj, gdzie jestem. Widać, że to te włókna to są wszystko blizna, która jest niewydolna mechanicznie i która nie daje pełnej stabilizacji tego kolana. Dlatego pacjenci, którzy się zgłaszają do zabiegu, mówią o uczuciu uciekania kolana. Kolano ucieka, czyli jest niestabilne. Musimy wrócić na chwilę do etapu opracowania łąkotki bocznej, tego drobnego fragmentu, o którym Państwu mówiłem, rurkaciu. Dobrze, szejwerek. Zrób czwóreczkę wciąż. Dobrze. Ten drobny fragmencik musimy usunąć, dlatego że jest to uszkodzenie nienaprawialne, jest zlokalizowane w strefie, która jest nieukrwiona, nieunaczyniona. Waterek. Czekaj, Majuś, czekaj.
Dobrze. Dobra. Dobrze. Maju, podnieś troszkę ciśnienie. Haczyk. Okej, okay, takie to jest drobne. Daj wóź, puść z powrotu. No i teraz, proszę Państwa, przystępujemy do, jeszcze sobie sprawdzę tą łąkotkę przyśrodkową, w jakim stopniu ona jest uszkodzona. W rezonansie była ona prawidłowa, ale w trakcie, jak badaliśmy pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, mieliśmy objawy, które mogłyby świadczyć o tym, że ta łąkotka może być uszkodzona, ale ona jest prawidłowa, nie ma tutaj uszkodzenia. Nie wysuwa się poza obręb stawu kolanowego. To uszkodzenie również, proszę Państwa, jest uszkodzeniem niewielkim. Ono praktycznie po ustabilizowaniu kolana, czyli po zapewnieniu stabilności przez rekonstrukcję więzadła, ono ulegnie wygojeniu. Nigdy uszkodzenia chrzęstne, proszę Państwa, nie ulegają wygojeniu w sposób, prowadnica, w sposób, który nie pozostaje, który wraca sytuację sprzed uszkodzenia, czyli zawsze ta blizna, która jest blizną w chrząstce, jest już nie chrząstką szklistą, tylko chrząstką włóknistą. Dlatego takim ogromnym problemem dla nas, proszę Państwa, są uszkodzenia chrząstki, dlatego musimy zapobiegać temu, właśnie wykonując rekonstrukcję, lecząc łąkotki. Teraz, proszę Państwa, przystępujemy do wykonania kanałów kości udowej dla więzadła. Lokalizujemy sobie właśnie to miejsce przyczepu, tak jak jest Ewcio. Dobrze, Ewcio? Tak jest. Wiercimy tak zwany drut prowadzący. Po którym, tutaj wciąż jeszcze, dobrze, dziękuję, po którym będziemy używali wierteł i po których wciągniemy przygotowane wcześniej więzadło. Najpierw używamy cienkiego wiertła, po to, żeby ten implant mógł tam się odwrócić. Tutaj wciąż, nałóż mi, bo... O, mi troszkę prawa rączka ścierpła, ale... Wiercimy. Och, dobrze. Rureczkę. To, co Państwo widzicie, takie żółte kropki, to są nic innego jak kropelki tłuszczu. U niektórych większe, u niektórych mniejsze. No oczywiście, jak to z tłuszczem. Mierzymy sobie długość tego kanału, miareczka. Widzimy na ekranie długość tego kanału, czyli w tym wypadku jest to 46 mm, czyli 46 mm Adasiu, czyli taka będzie, proszę Państwa, długość tego kanału w kości udowej. Adaś podał mi teraz długość, grubość więzadła. Jest to taka bardzo ładna, 8 mm to jest taka bardzo... No, można powiedzieć, najbardziej zbliżona do anatomicznej grubości więzadła krzyżowego przedniego grubość. To jest 8 mm, 46. Endobatom 15. Nie. 46 15 to jest 40. To jest 30, dodać 8, 38. Dobra. Dobra. Drucik. Endobatom proszę otworzyć. To jest, proszę Państwa, implant, który używamy. Zobaczycie Państwo na stoliku u Adama, który będzie zakładał ten implant. To jest implant, na którym to więzadło będzie się trzymało, można by tak zrzec, w obrębie kości udowej. Czyli będzie ustabilizowane w kości udowej na tym właśnie implancie.
Myślę, że pani Basia na stoisku również taki implant posiada, więc możecie go państwo sobie naocznie zobaczyć. On może na ekranie telewizora będzie wyglądał bardzo, no bardzo duży, natomiast w rzeczywistości jest to malutka płytka tytanowa, czyli taka płytka, która może bezkarnie pozostać w organizmie, która nie wymaga wyciągania, przy której można wykonywać rezonans magnetyczny lub wszelkiego typu zabiegi 8 wiertło, tak. I teraz wiercimy w kanale udowym taką średnicą wiertła, jaką mi podał Adam, czyli w tym wypadku 8 mm. I ta grubość, proszę państwa, jest bardzo ważna, dlatego że stosujemy grubość 1:1, czyli jaką grubość Adam oznacza. Taka, musisz mnie tu przytrzymać, wiesz, bo dobrze, dziękuję ci bardzo. Takim wiertłem wiercimy, po to, żeby to ścięgno było. Nabusiu, przytrzymaj mi, muszę sobie przepukać. Tutaj też na ekranie muszę śledzić, na jaką głębokość, dlatego że nie wiercę do końca, tylko muszę zawiercić na taką głębokość, żeby ten endobaton mógł się obrócić. OK. Używamy napędów, które są napędami medycznymi. Na pytanie państwa, czym one się różnią od napędów, które każdy ma w gospodarstwie domowym, odpowiem bardzo się różnią, a w głównej mierze ceną, dlatego że nie różnią się pod względem mechanicznym w żaden sposób, shaver, natomiast cena jest, można powiedzieć, kosmiczna, bo 2 czy 3 lata temu zostaliśmy dzięki pomocy starostwa zakupione takie urządzenia, które kosztowały bagatela 80 tysięcy złotych za 2 wiertarki. Także to są takie, proszę państwa, koszty instrumentów używanych do tego typu zabiegów. Tylko dlatego, że ona może być sterylizowana, ta wiertarka, czyli można powiedzieć poddawana procesowi dezynfekcji, ta cena jest taka, jakiej państwu mówię. Mamy przygotowany kanał udowy. I teraz przystępujemy do przygotowania kanału piszczelowego, czyli można powiedzieć w drugiej kości. Będziemy wiercili otwór kości, przez który będziemy wciągać więzadło. Prowadnicę wciął. Wiemy, gdzie ten przyczep jest, prawda? Bo już zostawiłem sobie ten kikut. Zaznaczam sobie jeszcze raz. I też, tak jak państwo pomówiłem, wykonujemy to wszystko po drutach prowadzących, dlatego że to musi być bardzo precyzyjne. Tutaj, proszę państwa, milimetr ruchu niweczy, można powiedzieć, całe. Tak, i teraz pani Ewa wierci, ciągle, i musi sobie trafić w dziurkę. No i na tym ta zabawa polega. Ona sobie nie trafiła sobie, cofnij się wciu, ale to nic, następnym razem sobie trafi. Wyciągnij. Adasiu. No niekoniecznie. Pomóż mi tylko wyciągnąć. Wyciągnij wciu. Przytrzymaj tą prowadnicę, Adaś. Dobrze, wyciągnij prowadnicę, tą końcówkę. Wyciągnij zupełnie, trzymaj ją. OK. Zakładamy jeszcze raz. Dopchnij, Adam. Dopchnij. Dobrze. Daj. Odsuwaj. Dobra, puść. Adasiu, weź wiertarkę. Spróbuj.
Dobrze. No, dobra, wyciągnij. Przytrzymaj, Adasiu, to. Ja wciut cieńsze wiertło, jakąś piąteczkę. Wciągaj, Adasiu. Okej, okay. Ściągamy. Takie znieczulenie, o którym Państwu mówiłem, znieczulenie podpajęczynówkowe jest najbezpieczniejszą formą, prawda Piotrze? Znieczulenia jest, opowiedz nam co, a nie, bo nie będziecie słychać. Jest znieczuleniem, które nie obciąża całego organizmu. Piątka, tak, może być tak. Jest przemijalne, prawda? Praktycznie powikłań, no ja już pracuję troszkę w tym szpitalu, można powiedzieć powikłań znieczulenia podpajęczynówkowego jest relatywnie mało. Do takich, można powiedzieć, najczęstszych i najbardziej przykrych są zespoły popunkcyjne, które objawiają się bólami głowy, nudnościami, wymiotami. One są przemijalne po terapii związanej z płynem oraz wypiciem paru kaw. Przemijają. Ok. Tak, ósemkę zakręci. Pokazaliście ten implant tam? Było to widać? No dobrze. Weź się na się przytrzymaj mi wiertarkę. Te wiertła są kaniulowane, czyli one wchodzą nam na te... na te druty, które są drutami prowadzącymi. Rurka? Teraz używamy takiego urządzenia, takiej nitek, które wciągniemy, proszę Państwa, przez te dwa malutkie otwory. Będziemy wciągali więzadło. My je nazywamy bardzo popularną nazwą w ostatnim okresie czasu, ale nie możemy teraz powiedzieć, bo jesteśmy apolityczni w związku z tym Koher. Czekaj, Adasiu. Dobrze. Wyciągaj. Ok. Daj teraz ten tępy. Wóź. Ok, trzymaj, Adasiu. Ja coś mógłbyś teraz pokazać z tej kamery, jak to wygląda, jak będziemy wciągać z tej kamery. Ok, mamy teraz takie dwie nitki prowadzące. Widzicie Państwo, tak wygląda sytuacja, którą mamy. Przygotowane kanały kości udowej, kanał kości piszczelowej. Mamy przeprowadzoną nitkę, po której będziemy wciągać już opracowane ścięgna, opracowane ostateczne więzadło krzyżowe przednie. Oczywiście dezynfekujemy sobie to wszystko. Tak wygląda, proszę Państwa, więzadło zawieszone na tych implantach. Przez te nitki będziemy je wciągali. Wyciągam sobie teraz te nitki. I przez te nitki będę wciągał. Pani Ewa będzie trzymała to więzadło, a ja będę wciągał. Jest to bardzo pasjonujący moment, w którym powodujemy ostateczne już wciągnięcie tego więzadła. Tak jak mówiłem, robimy to w stosunku 1:1. I teraz tak, musimy sobie zwrócić uwagę, którą nitkę ciągniemy, bo musimy ciągnąć jedną białą nitkę, a niebieską, czy tam zieloną nitkę będziemy obracali. Ok. Pokażę Adasiu. Adam patrzy na ekranie artroskopu, gdzie znajduje się zaznaczony wskaźnik, który będzie mówił mi o tym, że mogę pociągając za nitkę
jeszcze muszę troszkę wciągnąć. Okej. Podegnij. Jeszcze się nie obrócił. Nie, nie, Adam, nie wyciągaj. Nie, nie wyciągaj. Patrzysz, gdzie jest, tak? Okej. Musicie mi podgiąć. Gdzie? Nie. A tu jest. No to jeszcze musimy wciągnąć. Dość sporo. Okej. Wyciągnij, da się na chwilkę. Ten otoskop. Podejmij kolano. Ok, teraz czuję, że ten guziczek, który Adam przygotował, się obrócił, zablokował się na kości udowej, w związku z tym mamy implant zablokowany. Wrócił pociąg i tu. Mamy zadło wciągnięte, mamy zaznaczenie, które Adaś tutaj zawsze precyzyjnie, co do milimetra, jak widzicie Państwo, przygotuje. Haczyk. Ósemka. Tam, na 30. To jest nitka, która tylko służyła nam jako znacznik, dlatego ją wyciągniemy, pęsik. A, Adaś się już denerwuje, bo on to robi zawsze, a ja się zabrałem za to, to pewnie od razu mówi, że nie mówię. No, oczywiście. Adam teraz znajduje się w ośrodku bardzo dobrym, nie będę zdradzał gdzie, bo nie muszę o tym mówić, ale cieszę się bardzo, bo jest tam pracownikiem, który jest chwalony. Jestem z tego dumny jako jego nauczyciel. I tak wygląda, proszę Państwa, zrekonstruowane więzadło. Widzicie Państwo nowe więzadło, które jest, znajduje się w osłonie tego starego, można powiedzieć, zerwanego, którego użyłem jako takiego, można powiedzieć, rusztowania. No i teraz pozostaje nam kwestia tylko zablokowania tego więzadła od strony piszczelowej i tutaj zastosujemy śrubę blokującą PK. No i Maju, możesz przynieść? To otóż, Szefciu. Dobrze? Teraz go musimy jeszcze, proszę Państwa, izometrycznie napiąć, dlatego wykonuję parę ruchów. W sumie to poproszę Adasia o to, żeby to napięcie wywołał. Czyli wykona parę ruchów, które spowodują ułożenie tego więzadła w swoim miejscu na piszcze. I dobrze, Adasiu, dobrze, bo później córka znowu mi powie, że szarpiemy tak tymi. Znowu mi będę miał przekopane. Dobrze. I teraz zablokujemy tą. Pani Maju, nie otwieraj. To jest ósemka? Dziewięć. 9 na 30. Będziemy stosowali implant też firmy Smith & Nephew. Implant, który jest implantem niewchłanialnym, ale też nie metalowym, czyli nie wymagającym jakiegokolwiek nie wymagającym jakiegokolwiek usuwania. Czyli te implanty pozostają, można powiedzieć, do końca życia. Kamera? Nitilonik, trzymaj Adasiu, kamerkę. Teraz będziemy wprowadzać tą śrubę. Tą śrubę, tak jak wszystko w ortopedii, wprowadzamy po druciku, czyli po czymś, co nam będzie prowadziło tą śrubę. Dobrze, Adasiu, wyciągnij. No i teraz napinając to, Ewusiu, masz ten. O, tak wygląda, proszę Państwa, ta śruba.
która będzie nam blokowała od strony piszczelowej. Więc daj mi tą taką kulkę, co miałem do zwiniętą do tego. Albo dobra, to sobie zrobię. Dobrze. Praca z panią Ewą to jest nieustanne pasmo spokoju. Żadnego zdenerwowania, nic. Drugi haczyk. I tak, proszę państwa, ma być zawsze. Dobrze. Dobrze. Przemycie jeszcze. Napinam to więzadło jeszcze ostatecznie. Daję wciu. I po tym druciku musieliśmy wsadzić na ten wciu. Coś mi się przyblokowało, no. Okay. Przytrzymaj mnie wciu ten. Przytrzymaj mi to. Okay. Jeszcze raz napinam. I wkręcam. Pacjent przyjmowany jest w dniu zabiegów, wypisywany jest na następną dobę ze szpitala. Ma założony na jedną dobę drenik do stawu kolanowego po to, żeby odessać jeszcze te resztki krwi. Wciu coś do puknięcia. Tym nie będę pukał. Wciu. Daj jakiś śrubokręt konkurencyjnej firmy. I usuwamy nitylonik. No i teraz mamy już zablokowane więzadło. Pamiętacie państwo sytuację sprzed, kiedy ruszałem tym kolanem? Teraz wykonuję te same ruchy, próbować wywołać podwichnięcie. Widzicie państwo, że to się w żaden sposób nie rusza. Czyli ta stabilność stawu kolanowego jest pełna. Rureczka. Na tym, proszę państwa, kończymy ten zabieg operacyjny. Zakładamy, tak jak mówię, drenik i do stawu kolanowego. I na tym, można powiedzieć, ta część zabiegowa jest zakończona. Także dziękuję państwu bardzo za poświęcony czas, za uwagę. Dziękuję całemu zespołowi za, jak zawsze, perfekcyjne przygotowanie. Dziękuję państwu bardzo. Tak wygląda drenik, który na następną dobę usuniemy. Te nitki oczywiście pousuwamy, tylko to sobie wszystko poszyjmy. Parabefiga da się. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach to jednostka wyróżniająca się szerokim wachlarzem świadczeń zdrowotnych. Placówka oferuje leczenie zarówno stacjonarne, jak i ambulatoryjne w 13 oddziałach i 23 poradniach. Łącznie na terenie szpitala znajduje się 71 komórek organizacyjnych. W 2016 roku w myślenickiej lecznicy zostało zrealizowanych ponad 140 tysięcy świadczeń medycznych. Dzięki działaniom modernizacyjnym tylko w przeciągu ostatnich kilku lat większość szpitalnych oddziałów dostosowanych została do europejskich standardów. W ostatnich latach udało nam się stworzyć zespół, który jest gwarantem wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez szpital. Sukcesywnie od wielu lat podejmujemy działania zmierzające do poprawy warunków i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń. Dlatego też został podjęty program modernizacji wielu oddziałów. Między innymi w ostatnich latach został przebudowany blok operacyjny, następnie kompleksowa modernizacja oddziału dziecięcego. W ubiegłym roku zakończyliśmy
kompleksową modernizację dwóch dużych oddziałów, to jest oddziału neonatologii oraz oddziału położnictwa i ginekologii, posiadających drugi poziom referencyjności, dzięki którym przyszłym mamom i ich dzieciom dedykujemy specjalne projekty, stwarzając doskonałe warunki pobytu oraz kompleksowość świadczonych usług. Wspomnieć należy, że 1/3 urodzonych dzieci są to noworodki spoza powiatu myślenickiego. W ostatnim okresie oddaliśmy do użytku również zmodernizowany oddział pulmonologii, jak wiele, wiele innych inwestycji. Na bieżąco doposażane są także oddziały, które remont mają dopiero przed sobą. Dzięki działaniom modernizacyjnym tylko w przeciągu ostatnich kilku lat większość szpitalnych oddziałów dostosowanych zostało do europejskich standardów. Przykładem takiego oddziału jest obchodzący w tym roku jubileusz 10-lecia powstania oddział ortopedii. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej powstał w 2007 roku z inicjatywy pana doktora Jerzego Krzywonia świętej pamięci i od tego okresu oprócz z podstawowej działalności, czyli części urazowej, czyli zaopatrywania wszystkich urazów z naszego regionu, rozwinął się również w części ortopedycznej, czyli wszystkich zabiegów związanych z korekcjami zmian wyrodnieniowych, z korekcjami osi kończyn oraz z zmianami sportowymi, urazami sportowymi. Od tego czasu wykonany, w tym okresie również wykonany był remont, gruntowny remont oddziału. Powstała też nowy blok operacyjny, zostało zakupione bardzo dużo sprzętu służącego do leczenia chorych z schorzeniami ortopedycznymi. W ostatnim czasie został zakupiony aparat rentgenowski, tak zwane ramię C, za prawie 300 tysięcy złotych. Aktualnie najwięcej wykonujemy, oprócz oczywiście zaopatrywania złamań, które zaopatrujemy doraźnie w czasie dyżurów chirurgicznych, leczymy chorych ze zmianami wyrodnieniowymi stawów biodrowych, kolanowych i wykonujemy wszelkiego rodzaju endoprotezy, zarówno stawu biodrowego, jak i kolanowego. Również medycyna sportowa w postaci zaopatrywania uszkodzeń więzadłowych w obrębie kolana, w obrębie barku, wykonujemy artroskopię barku, rekonstrukcję stożka rotatorów, jak również wszelkiego rodzaju korekcje stóp, łącznie ze złożonymi wadami i deformacjami w obrębie stawu skokowego. Chciałbym, aby szpital w dalszym ciągu rozwijał się w takim tempie i aby pacjenci korzystający ze świadczeń tego szpitala czerpali z satysfakcją z szybkiego powrotu do zdrowia.